Cześć wszystkim, witajcie. Cześć moi drodzy, witajcie. Dzień dobry. Dzisiaj taki klimat z wachlarzem. Wakacyjny vibe. Twoje live dodają mi energii na dalszy dzień. Dziękuję ci bardzo, Klaudia. Witajcie, tak, dzisiaj japońsko, azjatyckie klimaty. Chociaż dzisiaj nie jest jakoś bardzo słonecznie, ale bardzo duszno na polu. Witajcie, kochani. Tak, stwierdziłam, że włączę takiego live'a na pół godzinki, pogadać z wami na luzie, bo to nie jest żadna transmisja tematyczna. Mówicie, że ładny kolor koszulki. Dziękuję bardzo. Ona jest nowa. I pasuje do moich kwiatowych kolczyków. Tak, ogólnie jeśli chodzi o włosy, to ostatnio robiłam zabieg Kerastas. Ja wczoraj o nim trochę mówiłam, jeszcze dzisiaj mogę powiedzieć. Ogólnie tak, na Instastory spublikowałam wszystkie szczegóły odnośnie tego zabiegu pielęgnacyjnego. Cena ogólnie z modelowaniem to 145 zł, ale wiele osób pytało mnie, Klaudia, jaka cena, ile kosztowało? W zależności od salonu. No i powiem tak, że no widziałam oczywiście różnice, włosy są gładsze w dotyku, mniej się puszą przede wszystkim. Trochę lepiej rozczesują, zauważyłam. Oczywiście ten zabieg nie jest tak rewelacyjny, znaczy efekty nie są takie super jak na reklamie, to na pewno. Oceniłabym takie 6 na 10, powiedzmy, pół na pół, ale trochę lepiej niż, no, przeciętnie, bym powiedziała. I nie wiem, jak długo będzie się utrzymywał ten efekt, ale jak na razie jest ok, myślę, że te włosy lepiej wyglądają. I nie wiem, czy to jest iluzja jakaś optyczna, ale jak po tym zabiegu Kerastas miałam wrażenie, że te moje włosy są troszeczkę dłuższe. Tak jakby być może te włosy złamane czy zniszczone zregenerowały się na tyle, że wyglądają lepiej. Ogólnie zabieg jest dość przyjemny, relaks i na pewno czasami warto się na to wybrać. Efekt jest taki, no, nawet dobry powiedzmy, może nie taki mega super, ale jest ok, więc polecam serdecznie. Czasami można się wybrać na jakiś taki fajny zabieg, chociażby dla relaksu, czy dla lepszego samopoczucia, albo lepszego wyglądu włosów. I jeszcze wczoraj rozmawiałam z wami na temat remontu. I powiem w skrócie tak. Ten remont się już skończył, trwał dość krótko. I mimo wszystko w domu był straszny syf, pył, brud, wszystko pogubione, musiałam sprzątać. Musiałyśmy z mamą sprzątać w ogóle. No jeszcze jest trochę roboty, więc jeszcze nie jest idealnie. I powiem wam, że ten remont zmienił całkowicie ten pokój. Wygląda inaczej, o wiele inaczej. I zmieniliśmy tak. Podłogę na panele. Bardzo ładnie to wygląda. Oprócz tego nowy żyrandol. Nowe kinkiety tam z lampami po boku. Do tego tutaj nowy dywan kupiliśmy. Taki mały jest tutaj położony, taki średniej wielkości. Do tego szafa nowa w przedpokoju. Komoda. No i tu ściana cała odnowiona i wymalowana na taki złocisty, pomazany kolor. I powiem tak, wszystkie remonty są super, bo efekt końcowy zawsze jest miły, przyjemny dla oka, ale tak to inaczej się czuję w tym pokoju, tak obco, bo są tu zmiany i jeszcze muszę się przyzwyczaić. Ale jeśli chodzi o koszty, to tak około 8 tysięcy to było gdzieś. Ja dołożyłam około połowę, a resztę zafundowali tam rodzice, rodzina, więc tak to wyglądało mniej więcej w przybliżeniu. I remont zabiera pieniądze, czas i nerwy przede wszystkim, te trzy rzeczy. Więc myślę, że czasami takie drobne zmiany są w stanie zmienić całkowicie wystrój wnętrz. Czasami nawet tam parę elementów położymy gdzieś na półce, już jest inaczej, a co dopiero jak zmienimy parę innych rzeczy, takich rzucających się w oczy. Więc ogólnie oceniam ten remont bardzo dobrze, jest ładnie i inaczej jakoś tak, więc jest git. Buziaczki przesyłam. Okej, mogę wam pokazać te ściany, jak najbardziej. Już wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda.
Może podłogę, bo jeszcze bałagan jest. To nie jest tak, że jest posprzątane. Jeszcze trochę czasu zajmie to. I jeszcze musimy zmienić tutaj firanki, zasłonki. Sorry, czekajcie. Muszę... zmienić kamerę na drugą stronę. Takie złociste. Moim zdaniem fajnie to wygląda nawet. Chociaż ja bym wolała do pokoju czerwony kolor, jakiś taki, nie wiem, ciemno-niebieski najlepiej. Podłoga jest taka. Tutaj dywan. No jeszcze nowy żyrandol. A tam inne zmiany to pokażę wam pewnie później. Tutaj mam takie kwiatuszki, takie krasnala. No, kwiatek. Już wróciłam. Hejka. Dzięki, moi drodzy. Przesłam trochę uśmiechu. Mówicie, że ładnie w tej fryzurze? Ja tak tutaj tak, tu jest normalnie. Włosy są ułożone, a tutaj tak za ucho wzięłam. Może faktycznie tak powinnam to się czesać częściej. Czekajcie chwilę, zgaszę jeszcze światło. A no właśnie, tutaj jeszcze mój kultowy złocisty ananas. On jest niezniszczalny, tak jak ja. A pokażę wam jeszcze taką fajną maskotkę. Zobaczcie. Taki, nie wiem, z Biedronki to było świeżak, czy tam nie wiem jak to się nazywało. Takie jabłuszko fajne, czerwone. Pozdrawiam wszystkich followersów Klaudii. Jedzcie jabłko codziennie, chociaż jedno. Już wracam. Dobra, taki krótki pokaz to był. Bo kiedy indziej wam pokażę wszystko, jak będzie tutaj już czysto, bo jeszcze jest bajzel. Nawalone wszystkiego, syf jeszcze jest, więc już nie jest idealnie. Jeszcze tam są worki w drugim pokoju. Jeszcze w ogóle śpię w tamtym drugim pokoju, bo w ogóle przyzwyczajam się do tamtego pokoju teraz. A tu zawsze spałam, w tym dużym. Hej wszystkim. Hejka. Jakie mam plany na najbliższy czas? Wiesz co, nie planuję w ogóle nic w życiu na dłuższą metę, bo wielokrotnie planowałam coś, a później los sprawił, że te plany niestety nie zrealizowały się, bo to moje życie lubi często mi pokrzywać plany niestety. Dlatego stwierdziłam, że lepiej brać to, co życie przynosi, ewentualnie mieć tam jakieś tam marzenia w głowie albo takie wizje swoje, które chcielibyśmy, żeby się spełniły, ale nie zawsze one dojdą do skutku. Tak oczywiście pozdrawiam Nadię bardzo serdecznie. Przypominam, moi drodzy, o możliwości zamawiania filmiku na życzenie. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, jeżeli macie jakieś fajne okoliczności i chcielibyście komuś złożyć życzenia, pozdrowienia, mogłabym coś zaśpiewać również, to możecie. Hej wszystkim. Tak, oczywiście pozdrawiam Karolinę i wszystkich widzów tutaj na tym live'ie. Jak tam alergia? No powiem ci, że odczuwałam ostatnio skutki uboczne alergii. Kichałam, smarkałam, gardło mnie tu piekło. Oprócz tego oczy mnie swędziały tutaj i w ogóle piekły i łzawiły. Ale powiem ci, że dzisiaj jest okej, w miarę okej. A jak słońce wyjdzie na przykład, no to wtedy będzie gorzej. Bardzo też często czuję ulgę podczas alergii, jak jest deszcz albo taka pogoda pół na pół. Czy lubię disco polo? Czasami słucham, oczywiście, na przykład Boysa, nie wiem, Toplessa, czy tam Mastersa, czy Akcenta może nawet czasami też, czy jakiś inny fajny zespół. Łukasza na przykład.
Jesteś szalona, mówię ci. Zawsze nią byłaś, skończ wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona. Albo pamiętacie może takie piosenki jak Ciało do ciała, usta do ust i nigdy więcej nie smuć się już. Uśmiech za uśmiech i widzisz, że zawsze to działa, nie zmieniaj się. Ciało do ciała, usta do ust. Czy będą jakieś spotkania z fanami? No niektórzy pytają mnie właśnie o to. Nawet bez przesady, taką wielką gwiazdą nie jestem i pewnie znając życie przyjechałyby dwie osoby maksymalnie na krzyż. No chyba, że więcej, może bym się zdziwiła, ale no nie wiem. Na razie nie. Witajcie moi drodzy, hejka. O, to jest pytanie, które często się pojawia. Czy myślisz o zapuszczeniu włosów? No oczywiście, że myślę. I staram się je jakoś zapuścić, ale niestety za każdym razem, gdy próbuję, to albo one się niszczą, albo później znowu muszę obcinać te końcówki i znowu są krótkie. No mam nadzieję, że w końcu, nie wiem, za jakiś czas będę miała chociaż dotąd, do ramion. Może za jakiś rok, kto wie. Dzień dobry, kochani. Chciałabym przypomnieć o tym, że szukam osób, które chciałyby ze mną przeprowadzić live'a tematycznego i będą takie tematy jak związki, ogólnie o miłości, chciałabym z kimś porozmawiać, powymieniać swoje poglądy, może być dziewczyna, chłopak, obojętne, również live o podróżach, jeżeli ktoś z Was lubi podróże, wycieczki i ogólnie interesuje się turystyką, to chętnie też pogadam z tą osobą, do tego moda, pogadamy o trendach. I jeszcze tam coś było, nie wiem, o życiu? Nie. Coś jeszcze było. O muzyce właśnie, jeszcze o muzyce chciałabym z kimś porozmawiać. Jeżeli kochasz muzykę, jeżeli lubisz śpiewać na przykład, albo jesteś na bieżąco z listami przebojów, no to zapraszam Cię na mojego live'a. Kontakt na DM oczywiście. Masz szansę pokazać się szerszej publiczności, a ja mam super gościa. Odnośnie włosów, no to tak. Moje włosy, jak zawsze mówię, są nieidealne. Dbam o nie i mam nadzieję, że czasem będą wyglądały dużo lepiej. Będą się lepiej układać. I powiem tak. Mam tam jakieś przerzedzenia. Tutaj mniej włosów na przykład. Tutaj czasami się puszą też. Czasami nie układają się tak jak powinny. Więc ogólnie jest problem. Ale mam nadzieję, że jak będę w dalszym ciągu miał taką świadomą pielęgnację, to te włosy będą po prostu lepiej rosły z czasem. Mam też taką fajną książkę o włosingu i poświęcę dużo czasu na to, żeby ją przeczytać. I być może wtedy moja pielęgnacja będzie przynosiła lepsze rezultaty. Ja wiecie, nie mam żadnych kompleksów ani odnośnie moich włosów, takich średnich, przeciętnych, ani odnośnie mojej większej wagi. Nic, po prostu akceptuję siebie taką, jaka jestem. Bo uważam, że niedoskonałości to naturalna rzecz i ludzie są z reguły nieidealni. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Young Sims, jeżeli mogłabyś mi polecić jakieś fajne kosmetyki, o tych wcierkach mówisz, to poleć mi jakieś tam na DM, które są najlepsze twoim zdaniem. Bo ja już próbowałam wcierkę z Only Bio, ona miała niby pobudzać wzrost nowych włosów, no ale niestety chyba tego nie robi, ale ładnie pachnie za to. Do tego miałam wcierkę jakąś taką jeszcze z innej marki, już nie pamiętam jak się nazywała, bo tam dostałam ją. Ale też ta wcierka ziołowa nie daje efektów. Też miała porost włosów stymulować, niestety efektów nie ma. I miałam jeszcze trzecią wcierkę brzozową. No i co? Nic. Wysusza włosy moim zdaniem u nasady tutaj. Ładnie pachnie, tylko tyle. I jest taka chyba bardzo mocna taka, nie wiem, alkoholem być może nawet, nie wiem. Ale tak pachnie. A nie, jeszcze mam taką jedną wcierkę takiej węgierskiej marki. Tam na opakowaniu jest taki koń, coś tam, nie pamiętam już. I też ona ładnie pachnie, a też jest taka mocna. Też te efekty są, wiecie, no, marne. Ale ona świetnie odświeża włosy. Może kiedyś pokażę w ogóle na live'ie. Niektóre kosmetyki znowu moje jakieś ulubione. I będziemy sobie mówić o tych produktach przeróżnych i dam Wam swoją opinię. Bo nie wszystkie te kosmetyki są takie dobre, jakbyśmy chcieli.
Ja już tyle słyszałam komplementów odnośnie tych kolczyków i to w życiu prawdziwym i w internecie. Te kwiatki naprawdę są ładne. No wiadomo, gdzie kupiłam, tam, gdzie zawsze. Bidziu, Bidzic. Ale chyba sobie kupię w przyszłym tygodniu kolejne kolczyki tam właśnie, bo dawniej miałam bardzo dużo kolczyków, ale część pogubiłam, inne się gdzieś tam poniszczyły, pościerały, przebarwiły i już nie są takie, jak powinny, albo się pourywały gdzieś tam, więc muszę kilka chyba kupić sobie nowych par. Dzięki za komplementy. Moje kwiatuszki są bardzo szczęśliwe. Tak się podobają wszystkim. I tak samo jak te arbuzy, które mam różowe, też tyle komplementów dostały. Naprawdę. Okej, moi drodzy, teraz chwila motywacji. Jak zawsze zresztą. Jak wiecie, uwielbiam Was motywować i inspirować do spełnienia marzeń, do dążenia do celu pomimo przeciwności, więc pamiętajcie o tym, że każdy z Was ma jakąś swoją mocną stronę, w której może się rozwijać, może pokazać się światu z jak najlepszej strony. I moim zdaniem w życiu nie warto się poddawać. Jeżeli masz cel, dąż do niego pomimo przeciwności i trudności. Oczywiście ja po swoim przykładzie widzę, że czasami nawet małe osiągnięcie, takie malutkie, jest warte tych wszystkich starań, bo wtedy czujemy, że to, co robimy, ma jakiś sens, że w końcu ktoś nas docenił, że to, co robimy, zostało zauważone i pomimo tych wszystkich trudności, wierzymy w to, że nasze działania mają jakiś sens i najwidoczniej nasze marzenia nie zostały nam dane bez powodu. I jeżeli wierzysz w siebie, mój drogi obserwatorze, moja droga obserwatorko, to prędzej czy później wszystko stanie się możliwe i część Twoich pragnień, marzeń, celów się spełni na pewno. Obiecuję Ci to, tylko musisz konsekwentnie dążyć do celu i tego Ci życzę. Dziękuję, Klaudia. Aż chce się żyć z rana dzięki Twojej mowie motywacyjnej. Ojejku, dziękuję bardzo. Moja droga, również Tobie chciałam Ci powiedzieć, że żebyś również nie poddawała, żebyś zawsze wierzyła w siebie i nawet jeżeli są takie ciężkie momenty, kiedy już naprawdę jesteśmy zrezygnowani i myślimy sobie, dobra, może pora się już poddać, może dać sobie spokój z tym, może zająć się czymś innym. I jeszcze ci ludzie życzliwi wokół mówią nam, to nie jest dla ciebie, nie masz żadnych szans, są lepsi od ciebie, daj sobie spokój, na co ty liczysz, nie masz żadnych szans, odpuść i w takich ludzi nie słuchajmy w ogóle nigdy, bo jeżeli ktoś nigdy nie był w naszych butach, jeżeli ten ktoś nie zna naszej sytuacji, to jak może nam doradzać? Jak może nam mówić, co możemy, a czego nie? Moim zdaniem warto próbować. Nawet jeżeli się nie uda, to i tak wtedy możemy powiedzieć, zrobiłam, zrobiłem wszystko, żeby to osiągnąć. I czasami też jest tak, że niektórzy ludzie nie widzą tych naszych celów, bo oni mają inne cele, inne marzenia, a my mamy zupełnie inną wizję. I ktoś tam kiedyś powiedział, ktoś wierzący to był, ktoś, kto wierzył w Boga, to powiedział wtedy, twoje marzenia i pragnienia nie zostały ci dane bez powodu i wszyscy inni ludzie, którzy tego nie widzą, no to trudno. Oni nie mają takich pragnień jak ty, takich marzeń, bo tylko ty to widzisz, bo takie marzenie i taki cel został tobie dany, więc do niego dążysz po prostu, taka prawda. I jeżeli mamy wokół siebie dobrych ludzi, miłych, życzliwych, to wtedy wszystko staje się łatwiejsze. Wtedy jesteśmy w stanie zapomnieć o problemach. Jesteśmy w stanie uśmiechnąć się szczerze po gorszych chwilach. A jeżeli są wokół toksyczni ludzie, którzy za wszelką cenę chcą nas dobić i jeszcze dogryzać nam na każdym kroku, z każdego powodu, no to takich ludzi trzeba unikać po prostu. Czasami są te osoby w rodzinie, wśród znajomych, w szkole, w pracy, no i jesteśmy skazani na nich, ale trzeba też uodpornić się na te wszystkie docinki i ich przemowy, bo i tak to nie przyniesie nic dobrego. Oprócz tego, że my sami będziemy zdołowani, smutni i zdemotywowani całkowicie. Ja na przykład wolę osoby, które nie podcinają mi skrzydeł, tylko mówią: Klaudia, leć do góry, wierzymy w ciebie, nie spadniesz, a nawet jeżeli, to i tak powstaniesz znowu, jak zawsze. To są osoby, które mnie motywują. A ktoś do mnie mówi: daj sobie spokój, nic z tego nie będzie, są lepsi od ciebie, nic cię nie czeka dobrego, weź, odpuść, na co ty liczysz? No to takie osoby tylko denerwują. I też wam życzę dobrych ludzi wokół. Co tu piszecie? Pięknie wyglądasz, bla bla bla, dzięki. Co tam jeszcze jest? Ładnie wyglądasz, o, jakie komplementy, dzięki. Kocham twoje live'y do porannej kawusi. Ja też dzisiaj wypiję sobie kawę. Nawet mam to ze Starbucksa, wiecie? Może teraz ją otworzę. Tak będzie najlepiej. Teraz ją otworzę po prostu i będę pić na live'ie.
Czekajcie chwilę. Już wracam do Was zaraz. Już jestem. Tak, przez chwilę była ciemność, ale już jestem, już wróciłam. Pewnie tęskniliście. Tak, Klaudia leci w górę, zawsze powstaje po każdym razie niczym Feniks z popiołu. Oczywiście jeśli chodzi o... Jak tam włosy po zabiegu kerastas? No tak, jak widzicie. Nawet nie się wyglądają. Tak, już był taki mały room tour, można powiedzieć. Tutaj na tym live, więc jeśli przegapiłaś, to... Zapraszam na powtórkę, będzie rolka z live'a na profilu. A teraz wypiję sobie tą moją pyszną kawę ze Starbucksa, czekoladowo, o smaku pianek marshmallow. Wasze zdrówko, kochani, trochę energii o poranku, o południu, przyda się. Jest przepyszna. Zdecydowanie najlepsza kawa ze Starbucksa. Klaudia jest moją inspiracją. Ojejku, dziękuję. Moi drodzy, skorzystam z okazji i znowu wam polecę książkę, która naprawdę odmieniła moje życie. Ogarnij się i żyj bez kompleksów. Ja wiem, że pokazywałam ją wiele razy i od wielu lat ją pokazuję, ale jest przesuperowa. Jeżeli ktoś z was ma jakieś kompleksy, to tutaj w tej książce przeczyta na ten temat i na pewno zmieni zdanie. Wasz obraz siebie się zmieni całkowicie. Piękne ilustracje. I powiem wam, że... Co z tego, że nie jesteście idealni? Co z tego, że nie jesteście piękni tak, jakbyście chcieli? Moim zdaniem prawdziwe piękno to nie tylko uroda, nie tylko piękna sylwetka, ale również wnętrze człowieka i to, czym się zajmuje, jak postępuje, jakim jest człowiekiem, jakie ma wnętrze. To jest najważniejsze. Bardziej istotne niż ten cudowny, atrakcyjny wygląd, moim zdaniem. Dlatego też trzeba pamiętać o tym, że obraz siebie różni się od tego, co widzą w nas inni. Czasami ktoś nas uważa za kogoś idealnego, czasami my na przykład mamy tam jakieś kompleksy i myślimy sobie, o to bym zmieniła w sobie, a może tamto i po co? Perfekcyjne piękno nie istnieje, uwierzcie mi, i najważniejsze jest to, żeby siebie akceptować zawsze w każdej sytuacji, wtedy również i ludzie spojrzą na nas przychylnie, a jeżeli będziemy widzieli w sobie same te złe cechy i złe aspekty, no to wtedy raczej ludzie samo będą nam się przyglądać z lupą, że faktycznie coś jest nie tak. Ja w ogóle zrobię jakieś fajne stories może na temat książek, takich najlepszych, które miałam, bo już kiedyś był live na ten temat. Chyba, że może live'a jeszcze zrobię, zobaczymy. Ale na story będzie lepiej, bo wtedy wszyscy obejrzą, a tak to na live'ie to nie. Niektóre książki bardzo odmieniają życie, inne książki są takie, wiecie, czytane dla rozrywki, ale ja mam tak, że jak czytam jakąś powieść na przykład, no to moja wyobraźnia przenosi mnie do innego świata i od razu nakręcam sobie film. To jest niesamowite. Te wszystkie znaczki na kartce papieru zamieniają się w niezwykłe przygody. Widzicie, taki azjatycki klimat. Najchętniej byłabym teraz na plaży i się relaksowała w promieniach słońca pod palmą kokosową najlepiej. Witam wszystkich serdecznie, hejka. Zapraszam Was na mój profil, moi drodzy. Skoczyły nowe zdjęcia ostatnio. Polajkujcie mi tam foty, będzie mi bardzo miło. Co tam jeszcze? Możecie zamawiać filmiki na życzenie, jak ktoś chce. Co tam jeszcze? A właśnie, chciałabym dzisiaj powiedzieć coś na temat tego super przedstawienia, na które zostałam zaproszona. I było to w Teatrze Kabaret w Krakowie.
I powiem wam, że... Dobra, czekajcie jeszcze chwilę, bo tutaj ktoś... No tak, Ola, ja też chodzę do dentysty, poprawiam czasami estetykę moich zębów, również chodzę do fryzjera jak najbardziej. No każdy z nas dba o te podstawowe aspekty w naszym wyglądzie, ale to nie chodzi o to, żeby nie chodzić, bo wiadomo, że miło jest czasami zadbać o siebie, coś zmienić, ale tu chodzi o takie psychiczne nastawienie. Jestem super, jestem okej, taka jaka jestem, a jeżeli komuś się nie podoba, to trudno. Musimy się akceptować i nie mieć kompleksów, bo to utrudnia życie. Dobrze, jeśli chodzi o to przedstawienie, na którym ostatnio byłam, to wybrałam sobie ten spektakl lata 20-30, bo tam są też inne. I powiem szczerze, naprawdę bardzo mi się podobało. Przeniosłam się tego wieczoru, takie magiczne lata 20-30. W ogóle piękne wokale, super stroje i ten klimat niesamowity. Taka fajna zabawa retro, można powiedzieć. I to przedstawienie było naprawdę na wysokim poziomie, moim zdaniem. W ogóle sama ta miejscówka bardzo kameralna, super piękne ozdoby wokół, dekoracja ogólnie, wnętrze bardzo mi się podobało. Było tam sporo osób, które również klaskały z zachwytu, bo przedstawienie było naprawdę genialne. Oprócz tego też przygotowałam tam wam taki fragment tej relacji, było na Insta Stories, bo wiadomo, że wolałam się skupić na tym przedstawieniu, spektaklu, niż jej cały czas nagrywać. Porobiłam tam trochę fotek i ogólnie bardzo mi się podobało. Tam również można zjeść coś pysznego, wypić jakiegoś fajnego drinka. Ja piłam lemoniadę z miętą, była naprawdę przepyszna, najlepsza jaką piłam. I ogólnie przedstawienie bardzo piękne, bo mega utalentowane osoby tam występowały i te wokale zachwycające. No magiczny świat lat 20-30, więc jeżeli kiedyś będziecie w Krakowie, to zawsze możecie tam wpaść na jakiś fajny spektakl. Do wyboru macie przeróżne. Więc było mi bardzo miło tam wziąć udział w tym wydarzeniu. Czy pijesz czasem alkohol? Nie, nie znoszę, powiem szczerze. Żadnego. Jestem bez nałogowań, papierosów nic. Jakieś pytanie jeszcze macie, moi drodzy? To jest Teatr Kabaret na ulicy Krakowskiej w Krakowie, a spektakl miał tytuł Lata 20, lata 30. Ale są też inne, więc każdy znajdzie coś dla siebie na pewno. Mnie bardziej to jakoś przypadło do gustu i stwierdziłam, że na ten się wybiorę. Więc czasami tak człowiek potrzebuje takiej rozrywki, żeby gdzieś się wybrać na jakieś przedstawienie, żeby zobaczyć coś pięknego i odstresować się po ciężkim tygodniu. Wolałabyś być piosenkarką czy influencerką? Powiem ci, że wolałabym być jednak influencerką teraz, z perspektywy czasu, bo dawniej żyłam muzyką i lubiłam śpiewać, nadal lubię, aczkolwiek no w tym zakresie jakoś sukcesu nie odnoszę, już tak nie nagrywam tych coverów jak dawniej, a bycie influencerką pochłania mnie, taką wiecie, mini influencerką, blogerką, instagramerką, zwał jak zwał. Cieszy mnie to bardzo, no lubię tutaj działać, być aktywną, mieć kontakt z publiką, robić zdjęcia, foty, nagrywać coś, więc jak najbardziej to bardziej pasuje do mnie. Ola, tutaj też się chciałam ustosunkować. Jeżeli ktoś przychodzi na profil do obszernej, otyłej kobiety i mówi jej, hej ty gruba krowo, czy tam jeszcze gorzej, no to faktycznie jest to hejt. O, schudni, coś tam. Ale jeżeli ktoś przyjdzie na przykład powie, oj, coś ci się przytyło, może powinnaś zrzucić kilka kilogramów dla zdrowia, dla lepszej formy. Wtedy jest to taka uszczypliwa uwaga, ale normalna, tak? A jeżeli ktoś się wyzywa od najgorszych i pozwala sobie na takie buractwo, no to wtedy faktycznie jest to hejt. A po drugie, jeżeli ktoś nie pyta cię o radę, to po co ją mówić, prawda? Po co ją udzielać? Bo jeżeli na przykład ja idę na profil, nie wiem, jakiejś kobiety plus size, która jest taka, no, to czy ja piszę jej, ej, ty, gruba, coś tam? Nie. Po prostu, moim zdaniem, lepiej muszę powiedzieć jej, ładnie cię wyglądasz, życzę ci miłego dnia, masz ładną koszulkę, coś tam, jakiś komplement napisać, albo nic nie pisać, jeżeli nie mamy nic miłego do powiedzenia. Bo krytyka to jest, moi drodzy, pochwalenie za coś, dostrzeganie dobrych stron czegoś, a później ewentualnie krytykujemy, czyli mówimy jakieś takie negatywne rzeczy o tym czymś, kimś, bo coś nam się nie spodobało i na przykład krytyka to jest, załóżmy,
Wow, ta stylizacja jest całkiem niezła. Tylko że uważam, że na przykład ta biżuteria nie pasuje do tego stroju, albo te buty są do niczego, albo można powiedzieć, że ta koszulka chyba optycznie dodaje ci trochę kilogramów. To jest takie, wiecie, tu niby jest komplement, że ten outfit jest całkiem super, ale z drugiej strony mówimy też o tym, co nam się nie spodobało. Na przykład koszulka, czy tam biżuteria nie pasuje, czy coś mogę zamienić. To jest krytyka, a hejt to wiadomo, wyzywanie, obrażanie i ironia. Więc tak to wygląda. I też ludzie często tam mówią o przeszłości, że to zrobiłaś, to powiedziałaś, to co minęło, to już jest w przeszłości, tego nie cofniemy, tego nie zmienimy. Więc nie ma sensu. Żyjemy tym, co tu jest teraz i tym, co będzie. Ale na pewno ja mogę wam powiedzieć, że dużo się nie zmieniło. Priorytety moje się zmieniły przez ostatnie lata. Moje poglądy, oprócz tego też inaczej patrzę na świat. I to chyba już widać. Oprócz tego ja teraz jestem bardziej chyba nawet zdeterminowana niż kiedykolwiek. I ogólnie szanuję ludzi, nawet tych, którzy mnie czasami tam, wiecie, traktują beznadziejnie, albo ludzi, którzy szydzą ze mnie czasami. Stwierdziłam, że trzeba być neutralny po prostu. Jaki jest teraz twój cel? Znaleźć miłość prawdziwą, super mężczyznę, szczerego przede wszystkim. Nie takiego, który mnie zaraz wystawi do wiatru albo no, zrani. Chciałabym również odnieść jakiś mały sukces na Instagramie, czemu nie? Ale jeżeli tego nie uda mi się osiągnąć, to nie ma problemu, bez presji. Po prostu mam publikę już całkiem sporą, ona rośnie z czasem, cieszy mnie to. Jakieś drobne współprace i będzie dobrze. Oprócz tego trzeci mój cel to oczywiście podróże. Teraz chcę się wybrać do Dubaju. Jakiegoś lepszego hotelu być może tym razem, zobaczymy jak to będzie. Chciałabym takie mega luksowe wczasy, takie wow, przeżyć, wiecie. Żeby się zrelaksować, zaznać trochę tych dobrodziejstw w moim mieście marzeń i pięknych wrażeń. Więc ogólnie no, za jakiś czas na pewno tam polecę. I to ma tyle, takie trzy cele główne moje. I co jest znowu pytanie o te kolczyki, no takie są fajne, co? Bijou Bridget. Tak, odkładam pieniądze na Dubaj oczywiście. Na bieżąco. Bo te wczasy będą takie, no, premium, że tak powiem. Tak. Nie skupiam się teraz na hejterach tak bardzo w ogóle, bo wiadomo, są to moi odbiorcy, jakby nie było. Ale niech sobie oni gadają, co chcą, ja nie mam wpływu na to. Ja tutaj zajmuję się przede wszystkim swoją działalnością. I jeśli chodzi o inne tam jakieś cienie i blaski popularności. Wiadomo, że jednego i drugiego jest jak najwięcej. Dawniej w moim przypadku było więcej tych takich cieni, bym powiedziała, aniżeli blasków, ale jakieś tam rzeczy niektóre mi się udawało, cieszyło mnie to, więc jeżeli działalność przynosi jakieś pozytywne rzeczy, na przykład fajną publikę, taką jak wy, wierną, no to też się trzeba cieszyć, doceniać. Bo uważam, że niektóre rzeczy w życiu są ważne, nie tylko pieniądze i profity, to jest dodatek. Jeżeli się trafia coś czasami, no to super, cieszę się, kto docenia to, co robię. Ale jeżeli na przykład załóżmy, mam też ludzi fajnych, czyli cyferka rośnie, cyferki rosną na ekranie, no to też jest dla mnie taki wyznacznik, że o, super, mam fajną publikę. Część z nich mnie lubi, część może nie, ale po prostu publika rośnie i to cieszy mnie. Pytacie mnie o rozpoczęcie swojego biznesu. Jesteś dosyć rozpoznawalna i może by się udało? Kto wie, być może. Niektórzy mi proponowali na przykład, żebym miała swoją działalność, żebym miała, nie wiem, jakiś sprzedaż ubrań z moim logo Claudeliza czy coś. No, pomysłów jest dużo. Mogłabym napisać książkę kiedyś na przykład o mojej działalności w sieci. Dla jednych byłoby to ostrzeżenie, a dla innych inspiracja, zależności. No zobaczymy, co nas przyniesie. Na ten moment staram się tutaj powoli odbudować to konto, zdobyć publiczność i zobaczymy, co nas przyniesie. tysięcy kroków każdego dnia. Oj, to było za dużo. Aż tyle to nie. Najwięcej to robię 7-8 tysięcy max. A czasami dużo mniej. W zależności od dnia. Witam wszystkich serdecznie. Hejka.
No ja czasami dodaję takie śmieszne filmiki tych moich kultowych wypowiedzi z YouTube'a na Instastory, żeby trochę rozluźnić atmosferę i pośmiać się. No, więc od czasu do czasu przydać trochę humoru. Tak, czasami oglądam filmiki z Pysińskiego na mój temat. A co to zmienia? Nic. Ja idę przed siebie teraz i mało mnie obchodzi, co kto myśli o mnie. Bo gdybyś miała przejmować tym wszystkim, to z domu bym nie wyszła. Tak, jestem szczera i prawdziwa, masz rację, autentyczna, bo to jest najważniejsze. I obiecałam sobie też jedną rzecz, że nigdy nie będę niczego zachwalać, jeżeli coś jest beznadziejne albo przeciętne. Zawsze lubię podkreślać te wszystkie dobre aspekty czegoś, jak i te złe. Bo wiadomo, że nikt nie jest idealny, nic nie jest idealne tak naprawdę. I tak samo odnośnie współpracy. Jeżeli coś mi się podoba, to będę reklamować. Jeżeli nie, to raczej nie. Bo podpisując wszystko swoim nazwiskiem, to wtedy ludzie będą nas kojarzyć z tym, że o, ten produkt to bubel, co ona zareklamowała. Ogólnie, że ja jestem przekonana do czegoś, no to wtedy okej, okay, spoko. To jest dobre, to jest super. Mogę mojej publiczności polecić. Ja TikToka nie chcę, powiem szczerze. Nie jestem przekonana do tej aplikacji kompletnie. Wolę Instagrama. Nie uprawiam żadnego sportu, ale czasami dużo spaceruję, czasami tańczę. Nie wiem, ćwiczę od czasu do czasu. No tak, w Olbromiu jest to rozpoznawalne i w innych miastach też. No czasami ktoś tam podchodzi. Ale to już wiecie. Ostatnio jest takie moje 5 minut, bym powiedziała. Znowu, tak jak kiedyś. Czasami te rzeczy same przychodzą, nie musimy się jakoś bardzo o to starać. Jak jest odpowiedni moment, to wtedy wszystko może się dziać. Wszystko, o czym zawsze marzyliśmy. Mój ideał mężczyzny? Romantyczny, wrażliwy, szczery, prawdomówny, odpowiedzialny, rozważny. Uczciwy. I taki ciekawy, żeby miał pasję jakąś swoją. Żeby mieli wspólną pasję na przykład, żeby miał było dobre porozumienie między nami. Żeby dzwonił do mnie codziennie, żeby pisał do mnie codziennie. Żeby go obchodziła po prostu. Kontakt jest bardzo ważny. I to chyba tyle. A wygląd? Powiem tak, no są mężczyźni, którzy mi się nie podobają, ale nie mam swojego typu. Tylko po prostu ja patrzę bardziej na charakter, jak się z tą osobą czuję, dogaduję. I to jest dla mnie naprawdę ważniejsze, niżeli wygląd, czy ktoś jest przystojny, czy mniej atrakcyjny. Dla mnie ważniejsze jest wnętrze i to, jak się dogadujemy i mamy wspólne zainteresowania. Taka chemia, wiecie, iskry w powietrzu. I ostatnio czułam coś takiego. A to się rzadko zdarza. Może raz na parę lat taką osobę spotykamy. Oczywiście miałam też tam mężczyzn, z którymi się spotkałam, starszych. Oczywiście, że tak. W swoim wieku, czy tam młodszych, no różnie to bywało. No ale tam randka, jedna, dwie i się kończy wszystko. No nic nie trwa wiecznie. Teraz masz mieć taki prawdziwy, solidny, oparty na zaufaniu związek. Szczery. Zobaczymy, jak to będzie. No nie wiem, nie mam szczęścia w miłości, nie ukrywam. Niestety. Jak kocham, to z całego serca. A później to serce jest rozszarpane na kawałki. I to już wiele razy tak miałam, więc nie wiem, co jest. Nie wiem. Zawsze staję na rzęsach, żeby komuś pokazać, że mi zależy, a ten ktoś ma to w 4 literach przeważnie. Może los mnie jeszcze zaskoczy. Być może to wszystko działo się po coś, żebym jakieś doświadczenie nabrała, żebym trochę wycierpiała, żeby później docenić to dobre i to zło. Nie wiem. Nie wiem. Czasami człowiek rozumie po jakimś czasie, co się stało i tego czasu musi trochę minąć też, zanim to zaakceptujemy, zanim pójdziemy przed siebie, zanim zaczniemy nowy rozdział. Jeśli chodzi o pozdrowienia, takie proste życzenie na filmiku na życzenie, to takie 40 zeta wstępnego wsparcia, no nie wiem, coś takiego. Ale jeżeli nie macie tyle, to może być 30. Proszę o kontakt mailowy, jeżeli ktoś chce filmiki na życzenie. W zależności co robi, jeżeli faktycznie trzeba zaśpiewać coś, nie wiem, napisać piosenkę, wiersz, to więcej czasu zajmuje. To wtedy tam, jak ktoś mi da trochę więcej, no to będzie miło. Właśnie tak jest, że im bardziej się starasz, to nie wychodzi. Dokładnie. Mhm. Ja stwierdziłam teraz jedną rzecz i trzymam się tego. Jeżeli komuś zależy na mnie, że ktoś chce się ze mną spotkać, to po prostu sam będzie zabiegał o to, sam poprosił mnie o to. I póki tak było, to wszystko się dobrze układało. Póki ten ktoś na przykład wychodził z inicjatywą. A jeżeli ja już zaczynam mówić, o jak mi zależy, o jejku, jak mi miło, jesteś super i w ogóle, to wtedy ten ktoś już się oddala, już coś się dzieje. I ten entuzjazm i zaangażowanie gdzieś tam ulatuje z czasem.
No i teraz powiedziałam, dobra, nie gonię za nikim, tylko neutralnie, delikatnie wszystko, niech wszystko się dzieje w swoim czasie, nie wymusza niczego i po prostu zdałam sobie z tego sprawę, że tak powinno być najlepiej, bo wtedy jak coś długo się rozwija, to jest trwałe. Ale też pod warunkiem, że wiemy, że ta osoba jest zainteresowana nami. Jeżeli czujemy, że faktycznie jego gesty, słowa są takie bardziej romantyczne, to wtedy wiemy, że ten ktoś jest zainteresowany nami. Niektórzy też udają, grają jakąś rolę, a inni znowu są neutralni i chcą tylko przyjaźni, bycia znajomymi. I wtedy trzeba też ukrócić to, no bo jeżeli faktycznie ktoś nam się podoba, no to raczej szuka marnować czasu. Jakie to pytania były? Nie, Tomek, jeżeli chodzi o facetów, wiadomo, pisać można z dwoma, trzema, na początku, jeżeli jesteś singlem, czy tam dziewczyną na przykład, odwrotnie, nie? Ale jeżeli już spotykamy się z kimś, to od razu wiem, że to jest ten. Ten jedyny, że jest wyjątkowy, że faktycznie odbieramy na tych samych falach, że nasze porozumienie jest genialne i fajnie się rozmawia. A jeżeli ktoś jest nudny, od razu to czuć, po pół godzinki gdzieś już czuć, że nic z tego nie będzie, no to wtedy nie warto już inwestować czasu w tę znajomość, ale umawianie się z kilkoma na raz? Z kilkoma na raz to nie, to jest już taka zdrada, można powiedzieć, jeśli już tam z kimś piszemy. No, ja tak mam już po prostu, na spotkaniu od razu wiem, już nawet przez internet czuć, że mamy takie podobne porozumienie i w ogóle taką energię dobrą. Ogólnie nie jestem za tym, żeby spotykać się z kilkoma na raz. To jest nie fair i jest bardzo męczące, tak ogólnie sami nie wiemy, kogo wybrać. Kolczyki? Takie. Kwiatki. I właśnie tyle, te kolczyki mają komplementów dzisiaj więcej niż ja. Faktycznie ładne są. I jeszcze chyba kupię sobie w przyszłym tygodniu kolejne właśnie tam Bijou Bijou. Bardzo ładna kolekcja jest teraz, letnia. I jeszcze może jakiś fajny wisiorek bym kupiła, tylko że one są w większości, te wisiorki, czy to kupuję gdzieś tam w Zarze, czy w H&M, czy nie wiem, gdziekolwiek, są jakieś takie krótkie przeważnie. Albo ja tu mam za dużą, nie wiem, szyję czy coś, ale za krótkie są takie jakieś dotąd maksymalnie, a ja takie dłuższe. Ale kolczyki jednak bardziej wolę niż naszyjniki. I właśnie zdałam sobie sprawę, że mam bardzo mało kolczyków, bo mi się pogubiły, poniszczyły wszystkie. Dawniej miałam chyba z 20 parę par, a teraz mi zostało może, nie wiem, 12, 13, coś takiego, więc muszę zakupić parę jeszcze. Ogólnie uwielbiam kolczyki, mogłam mieć dużą kolekcję. No ale z czasem to wszystko się niszczy jednak. No ci kolczyki pasują do tej koszulki. Czasami chodzę do świata się pomodlić, wiecie. Ale jakoś nie bardzo w to wierzę, już straciłam tą wiarę. Powiem szczerze, nie ukrywam. I dawno temu zwątpiłam. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam na mszy, ale lepiej zmieńmy temat. Wiesz co? Powiem ci, że zmieniłam się przede wszystkim dlatego, że życie mnie zmieniło. Czasami dostałam od życia takiego kopa i miałam wtedy tylko jedno wyjście. Albo zmienić swoje poglądy, albo zmienić swoje priorytety, swoje nastawienie. Albo siedzieć po prostu i rozpłakać się i poddać się i po prostu na jakiś czas tam wyciszyć się i zobaczyć, co nas przyniesie, co życie da w prezencie. Albo odwrotnie, może nas też życie też rozczarować. Ale po prostu jakoś tak samo to wszystko przyszło. Opanowałam się przede wszystkim. Wiem, na co sobie mogę pozwolić, na co nie. I też nie mam żalu do ludzi większego. Nie szukam nigdy żadnej zemsty. Wręcz przeciwnie, jeżeli ktoś mi zrobi coś źle, to ja tą osobę próbuję zrozumieć. Ja próbuję z tą osobą, nie wiem, pogadać. Jeżeli ktoś nie chce, to trudno. Każdy ma wolną wolę. Czasami też z czasem niektóre osoby rozumieją, że trzeba wyciągnąć pomocną dłoń albo dłoń na zgodę, rękę na zgodę. I zawsze tak teraz jestem taką osobą, która próbuje to jakoś zrozumieć. Nie obwiniam nikogo na tyle, żeby powiedzieć coś niemiłego. Staram się zachować umiar w tym całym takim żalu, który czuję do kogoś. To też się zmieniło u mnie. Oprócz tego, no wiadomo, zawsze dążę do celu. Nic się zmieniło w tej kwestii. Determinowana jestem bardzo. Determinacja moja jest większa niż wszystkie przeszkody, które musiałam pokonać. I no tak to wygląda po prostu teraz. Jedni mnie lubią, inni nie znoszą i trudno, takie życie. Witajcie wszyscy.
Kolejne pytanie, które ciągle się pojawia. Na live'ach, w wiadomościach, czy wrócisz na YouTube? Nie, nie wrócę, to jest koniec. Ta działalność się już skończyła dawno. Będę na Instagramie tylko i wyłącznie. I TikTok też nie, nie chcę działać tam. Piję kawę ze Starbucksa, czekoladową smaku, pianek marshmallow. Jak tam z moim zdrowiem? Ostatnio naprawdę dobrze jest. Jest okej, bo już wyzdrowiałam. Nie mam kaszlu już. Brzmię całkiem dobrze, mogę śpiewać. Tylko alergia trochę wraca. Co roku. Objawy są już takie pierwsze. Ostatnio wczoraj na live widziałam, że takie miałam oczy załzawione od tej alergii. Dzisiaj jest tak pół na pół.